Cześć Wiesiu, w załączniku wiersz, jaki wczoraj popełniłem. Już kilkadziesiąt lat nie pisałem wierszy, a teraz sobie przypomniałem. Jeśli ci się spodoba i masz ochotę, możesz go przeczytać na jednej ze swoich wiesiorynek. Pozdrawiam serdecznie, Waldek z Gdańska. Oczywiście, jak najbardziej przeczytam, tym bardziej, że jest naprawdę głęboki i refleksyjny. Więc czytam ten wiersz od Waldzia. Boże, szukam Ciebie w sobie wytrwale i uparcie, jak dziecko zagubione, szukające matki. Wiesz, że stale myślę o Tobie i tęsknię, choć nie widzę i nie słyszę Ciebie, który ukryty jesteś gdzieś za zasłoną. Ten świat pełen bólu i cierpienia przysłania mi Ciebie. Jednak przedzieram się przez ognisty las i kłujące krzewy. Przebijam się przez mur ciemności i tunel strachu, aby na końcu ujrzeć światło i przytulić się do Ciebie i być z Tobą już na zawsze. Piękny wiersz. Witam Was serdecznie wszystkich w systemie miłości, jak zawsze, jak co dzień i jak już od 3 lat, ciągle w kółko i to samo. Nasze myśli, nasze wiersze i myśli, które są bardzo głębokie, ale one nie odbiegają tak za bardzo jeden od drugiego, bo wszyscy mamy te same problemy, tak samo czujemy, podobnie, jesteśmy w podobnych ciałach. To nie znaczy, że każdy jest inny. Inny jest tylko dlatego, że się nie rozwijamy. Że jeden jest taki, bo to osiągnął w poprzednim życiu, inny jest jeszcze inny, bo tylko tyle osiągnął. I tutaj jak się rodzą te dwie dusze, wcielają się w ciało, no to różnice mogą być duże. Ale wszyscy mamy dusze częściowo zarysowane, ale wszyscy też mamy miłość i otwartość. Chodzi o to, żeby otworzyć te dusze. Wtedy edukacja idzie w ekspresowym tempie. Naprawdę. Szybko można się wyedukować. Nawet sami mi niektórzy już piszecie tutaj, że dzięki mnie tyle lat, żeście poszukiwali różnych rzeczy i nie mogliście znaleźć. I wystarczyło parę wiesiorynek i otworzyły się oczy, zrozumieliście i staliście się innymi ludźmi. Naprawdę ojciec Pio kiedyś mi też powiedział taką rzecz ciekawą. Może to dla Was być taką pobudką, pocieszeniem, że czasami jedna myśl potrafi zmienić całego człowieka. Tak samo jak jedna zła myśl może zniszczyć cały naród. Nawet jak się jest na wysokim stanowisku, tak jak ci wszyscy władcy tego świata, którzy pogubili się i pogłupieli już całkiem. Więc wszystko jest możliwe w nas. Możemy się nawrócić bardzo szybko. Nie do Kościoła, nie do religii, tylko do Boga. I Faustynka też mówiła o Bogu, o Jezusie, który był wspaniały, jest wspaniały nadal. I Maryja też jest wspaniała. I Krishna jest wspaniały. Sai Baba jest wspaniały. Wielu, wielu innych podobnych duchów jest wspaniałych i ich możemy brać sobie za wzór, trochę ich naśladować. Jeśli nie potrafimy sami wytworzyć dobrej drogi, to trzeba brać jakiś przykład z drogi innych, którzy szli dobrymi, szli przez życie z dobrymi znakami przy tej drodze. Czyli wszystkie cnoty, dobro, szlachectwo, miłość, dobre nawyki, miłość do każdego oczywiście, do każdego bez wyjątku i przebaczenie wszystkim, wszystko. To nie jest takie proste, to jest bardzo droga królewska, prosta, ale najważniejsza i najwyższa, już nie ma wyższej drogi jak miłość i przebaczenie. Bóg to właśnie pierwszy zrobił, jak żeśmy wyszli z nieba, kocha nas wszystkich jednakowo i pierwszy podał rękę i przebaczył, już wszystkim przebaczył, wszystkim. Chyba, że ktoś już jest tak uparty i nie przyjmuje tego przebaczenia i miliardy lat, tryliony, neony już żyje
w tym kosmosie i dalej nic z tego nie wychodzi. Rodzi się tu i tam i próby różne i nic, kompletnie nic. Dlatego ojciec Pio mówił, że takie dusze niektóre będą przez Boga rozkodowane, rozmontowane i unicestwione, a energia wróci do samego Boga. Ale ojciec Pio mówił, że to się tak rzadko dzieje, że prawie, że w ogóle, więc tym się nie przejmujmy. Wszyscy się zbawimy. Wszyscy. Ojciec Pio mówił tak. Bóg sprawi, już sprawi tak w swoim dobru i miłości, że wszyscy się zbawią, i źli, i dobrzy. To znaczy, nie pomylcie pewnych rzeczy, bo źli staną się dobrymi, bo tylko dobrzy mogą iść do nieba, z złych się nie bierze do nieba, bo by bałagan był. To jakbyście na przykład zaprosili sobie złego człowieka do swojej harmonijnej, do swojego harmonijnego gniazdka, mieszkania i tak dalej. A on jest taki oficer, że wszystko by rozwalał, zabijał, niszczył. No to takiego sobie zaprosicie, to się nie da. I w niebie, dlatego niebo jest chronione. Nikt nie wejdzie nieczysty. Tam się wchodzi w bieli, w czystej, z czystą duszą, z czystą miłością, dobrą, rozumiejącą i przebaczającą. I tam jest ta pokora właśnie. Tutaj musimy to zdobywać. Wtedy się tam szybko dostaniemy. Źli nie dostaną się, żeby nie wiem co. Niech sobie zapomną. Ci, którzy konflikty robią, walczą w partiach, nie wiadomo o co, że wojny wywołują, bo ich interesuje imperializm taki, siaki, owaki, ego, to ci do nieba nie pójdą. Będą żyli jeszcze długo, 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 będą się rodzili i sami będą żołnierzami, potem będą ofiarami i tak wszystko będzie się działo w koło i Macieju. Aż zrozumieją i powiedzą, ostatnie życie będzie ich, powiedzą, już nie chcę tutaj więcej żyć, bo już zrozumiał, popełnił swoje błędy, spłacił je w jakimś sensie. Miłość spłaca wszystko. Jak w jednym momencie pokochasz i zrozumiesz, otworzysz serce, nie musisz nic spłacać. Karmy już wtedy nie ma. Tylko trzeba pokochać wszystkich. Jak byłeś złym człowiekiem, złym aniołem, nienawidziłeś, krzywdziłeś, to nie musisz tego spłacać później. Jeśli, pod warunkiem, jeśli szybko zrozumiesz i zaczniesz kochać. Nie ma już. Bóg zapomni wszystko, co zrobiłeś złego. I sam sobie też odpowiesz na to pytanie. Poczujesz, że taki byłem głupi, że potępisz siebie samego. Ale tą miłością potępisz siebie samego. I wtedy ta miłość wytryśnie do góry, dając dużo, dużo radości i przyjemności. I nie trzeba, jak mówię, to jest nieistotne, co popełniliśmy w przeszłości. Wiele grzechów popełnialiśmy w różnych życiach i dalej żyjemy i Bóg nam wszystko przebaczył i dalej nas pociąga, chwali nawet. Za każde dobro nas chwali, za każdą miłość, za każdy akt dobrego serca nas chwali i uwielbia nas. Tak jak ojciec mówił, że i przed tobą anioły klękają, przed wami tak samo, swoi, nie tylko aniołowie stróżowie, bo potem już tam nie ma aniołów stróżów, to tylko takie jest tutaj w kosmosie potrzebne. Tam wszyscy są aniołami na równi. Ale każdy inny, każdy jest indywiduum, każdy tworzy, każdy tęskni za miłością. W niebie też się tęskni za miłością, za różnobarwnością tej miłości, za tym, żeby coś zaskoczyć jakiegoś anioła czymś innym, czymś pięknym, czymś atrakcyjnym. Tam są same atrakcje, naprawdę. I nikt nikogo nie krzywdzi. To jest najpiękniejsze. Tutaj widzicie tego pana. Dziękuję ci, Krysiu Wiankowska, bo ona namalowała. Ona namalowała Matkę Bożą, też namalowała świętego Michała Archanioła i co Pio im przysłała. I sobie tak wymyśliła, że mi namaluje z takiego zdjęcia. Kiedyś tutaj robione było w 80-tych latach, tu w lasach właśnie. Niedaleko mnie w sumie. No jest tu taka zaduma, frasobliwy tutaj jestem. Coś tam myślę, piszę sobie w myślach. I Krysia mnie namalowała z tego zdjęcia. Bardzo pięknie, podoba mi się, dziękuję ci. Ojciec Pio kiedyś mi właśnie też powiedział, że będą cię malować z piórem w ręku.
No tu jest akurat książeczka, już jakby system miłości, coś już napisałem, więc to jest taki synonim, symbol tylko tego wszystkiego, ale pięknie, podoba mi się. Widzicie, jakie mam tutaj teraz włosy, nie? Zmłodniałem w sumie. Tam miałem jakieś ciemne, szatynem byłem. Nie szatanem, no szatanem to wszyscy jesteśmy szatą tego świata. Ale szatynem, miałem ciemniejsze włosy, dużo, dużo. Teraz już idę w kierunku młodości, więc mam już jasne włosy, anielskie mi się zaczynają robić, jak ta koszula. Miejmy nadzieję, że wylądujemy w niebie wszyscy razem w systemie miłości. I Krysia, i wszystkie inne anioły, które tutaj są. I Walduś tak samo, i każdy z was. Chciałbym, żeby wszyscy się zbawili. Bóg też tego samego chce. Ojciec Pio też chce. Czy jesteś w kościele, czy poza kościołem, rób wszystko, żeby się zbawić. Już nie wracać na ziemię, nie reinkarnować się, nie tłuc tych ludzi znowu, tak jak Putin teraz robi, czy inni. Nie mordować już. Ale kochać, miłować, tworzyć systemy polityczne, wspaniałe, duchowe, które by wszystkim służyły, technologię, która na wysokim poziomie, nauka na wysokim poziomie, ale nie taka, że masz się uczyć i dla prestiżu, dla kariery, dla dyplomów. To nie ta droga. Tą drogą to się idzie z powrotem na te ziemie różne i w kosmos. To nie jest ta droga. Droga, można robić dyplomy z duchowości, dyplomy naukowe w tym świecie materialnym połączone razem i wtedy będzie cudownie. Trzeba taką naukę głosić, edukować w tym kierunku, a nie takiej agresji technologicznej, czy agresji edukacyjnej, czy jakiejś lewactwa niepospolitego, czy jakieś religijne fanatyzmy, sektyjne. To nie, to wszystko trzeba odrzucić. To są prochy, to są materialistyczni ludzie, czy to religijni, czy ateistyczni. To wszystko jest materializm tylko, który nam dławi nasze wewnętrzne potrzeby i spłyca nas i sprowadza do korzeni ziemi. I tak naprawdę w końcu w tej ziemi wylądujemy i bakterie tlenowe i beztlenowe, czy jakieś tam inne jeszcze i robaki nas zeżrą i na tym się to wszystko skończy. I tu jest ta wieczność skończona w grobie. A my chcemy iść wyżej. Nasza świadomość się wyrywa. My chcemy poezji, my chcemy piękna, my chcemy wieczności, my chcemy pieszczot, my chcemy się kochać. My chcemy wszystko, co najlepsze. Dlatego takie refleksje, żeby to zrozumieć, to są potrzebne. I dlatego to jest właśnie, tam jest ta książeczka i macie tutaj już wydaną. Tyle lat temu tam już siedziałem, myślałem nad tym, widzicie, a tu macie już pierwszy tom, drugi, trzeci piszę. Bo to nie chcecie, to nie. Będziecie sobie tutaj jeszcze bawić się w tej piaskownicy kosmosu. Jeśli nie będziecie prowadzić takich refleksji właśnie głębszych na temat życia. Dobra, to pomódlmy się do siostry Faustyny, do Maryi, do Jezusa, do Ojca Pio, wkładamy do koszyczka wszystkie nasze sprawy. No i na te czasy świętego Michała Archanioła, ponieważ on jest tutaj swoim wojskiem, jak mi przychodził na rozmowy i mówi, przychodzę tu z całym swoim wojskiem, aby nas chronić. Więc wszyscy, którzy są z Ojcem Pio i świętym Michałem, będą uchronieni, nawet jak będzie źle, bo różnie może jeszcze być. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, któż jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Nieskończony, a my idziemy do grobu. Widzicie, jaka różnica jest? Tam jest nieskończoność, a tu skończoność. Tam jest piękno i miłość, a tu jest krzywda i nienawiść. Jak tutaj żyć, panie premierze? Jak tu żyć? To wam pokazał, jak żyć. Sprzedał Polskę i na tym się skończyło. I jeszcze chcę sprzedać. Dobra, to czytam wam teraz coś duchowego jeszcze z tej właśnie książki mojej, z tych refleksji tam. Cieszę się, dziękuję ci jeszcze raz, Krysiu, bardzo, bardzo.
To już jest mój drugi obraz. Tam gdzieś z tyłu jest, na książce zresztą. O właśnie, zapomniałem sobie. Dawno jej nie widziałem, na okładce z tyłu. Tu jest jeszcze też z piórem w ręku. No. Tutaj już jest też jedna anielica mi to namalowała, przysłała. No i tutaj ta anielica niebiańska namalowała mnie jeszcze w postaci takiej no, refleksyjnej. Dobrze. Niewątpliwie źródłem naszego życia jest światło od Boga. Natura świata oparta o elektromagnetyczną sieć potrafi tworzyć różne formy życia, w tym biochemiczną, z jakiej niewątpliwie składa się człowiek i jego otoczenie. Potrzebujemy energii do życia, lecz to nie ropa, gaz i węgiel są podstawowymi surowcami do jej otrzymania, ale światło. Docieranie do nas ze słońca, docierające do nas ze słońca światło. Ale to światło właśnie dzięki temu światłu się przerobiło. To wszystko jest ropa, są węgiel i to wszystko. Węgiel można przerabiać na gaz. Piękne rzeczy, mamy zasoby potężne pod ziemią, ale niestety Izrael nam zabrania razem z Rosjanami i Niemcami wydobywać to wszystko, a ekolodzy przekupieni chcą oczywiście B, wszystko jest B, Polska jest B, tylko oni, bo oni chcieli władać całą Europą, Ruscy z Niemcami, do tego dążą cały czas. Wydobywanie ropy, gazu i węgla z wnętrza ziemi prowadzi prosto do zakłóceń i nierównowagi biologicznej naszego ziemskiego świata. W końcu ziemia jak drzewa. Też trzeba je uciąć i coś zrobić. To trochę to przesadziłem z tym. Ale to taka refleksja była, taka głębsza, żeby oczywiście dbać o ekologię. Oczywiście, że tak, o wszystko. Ale ziemia to jest taka, to jest takie narzędzie, naprawdę. To nie jest jakaś Gaja, jakaś matka. Matka, która nas zżera i krew nam wypija i wszystko i grzebie nas pod ziemią, pod swoją skórą. To wszystko jest bujne na resorach, co wam wmawiają. Tak jak drzewa, wycinamy, robimy cywilizację, robimy budynki, robimy meble, tak samo i ziemia nam służy. Mamy się ją czynić poddaną, to nawet w tej Biblii jest napisane, czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli korzystać z tych zasobów, z tego wszystkiego. Na to ona jest stworzona, żeby mogła funkcjonować. Nie, to nie my, to nie ziemia jest najważniejsza dla nas, ale my, ziemia ma nam służyć tylko. Niech ekolodzy się pukną w czółeczko z wszystkich stron, w każdy punkt, ma nam służyć na pokolenia, a co nas potem pokolenia będą się, jak tu jest źle, to się rodzą na innych planetach, jaki tu problem, no, dajcie spokój, w ogóle dlatego mówię, że system miłości mówi wam kompleksowo o wszystkim, że ta ziemia nie jest najważniejsza, takich ziemi jest miliardy, miliardów i wylecieć można w różne strony, ale przy wcieleniu można wybierać ziemię, to, tamto. Bóg decyduje i aniołowi nam pomagają według tego, co chcemy i na ile sobie jakby zasłużyliśmy. To my decydujemy razem z Bogiem, bo sami chcemy jeszcze coś tam osiągnąć w świadomości lub nie, bo niekiedy nie wiemy. Dalej żyjemy, tak jak ojciec mówił, że umieramy i zostajemy praktycznie w podobnej świadomości, troszeczkę szerzej widzimy, ale takie same mamy przyzwyczajenia, nawyki możemy mieć takie w duszy, jak w życiu cielesnym. No tak, to nie są żarty. Jak ty dalej nie wyrosłeś, nie refleksowałeś swojej duszy, no to będziesz taki dalej podobny i będziesz się wałęsał jak Wałęsa gdzieś tam po różnych ziemiach, tu czy tutaj się urodzi, czy tam. Ojciec Pio kiedyś mi mówił, że właśnie nawet po śmierci niektóre dusze zostają przy ziemi, bo nie wierzą, że umarły. Zostają w takiej świadomości, w tym ciele, siedzą, ślęczą, no i kochają swoje ciało, jeszcze by chcieli sobie botoksy tam jakieś zrobić, wszczepić. Tyłek poprawić, usta w takie, żeby sobie zrobić najlepiej. Jeszcze w grobie by chcieli. Pogłupieli po prostu całkiem, no bo nie mają tej filozofii myślenia prawidłowego. To, co im świat oferuje, Rockefellerowie i ci wszyscy mafiozo, no to oni są w błędzie i to totalnym. Totalnym błędzie. Oni nie wiedzą, po co żyją w ogóle. Im się wydaje, że raj jest tutaj. A ten prawdziwy raj jest zupełnie gdzie indziej. Jeszcze jedna
Myśl? Nie, ja nie skończyłem chyba. No tak. Jeszcze jedno zdanie. Póki nie zrozumiemy energii pochodzącej bezpośrednio od Boga, musimy żyć przy materialnych słońcach. W niebie też są słońca i planety, ale jak ojciec mówił, duchowe wszystko, tamto światło nie razi, a tutaj popatrz zbyt długo, jakbyś w słońce będziesz patrzył miesiącami, to oślepniesz. Niektórzy nawet wcześniej. Ale jak ojciec dodał mi też kiedyś, że są dusze, które jeszcze słońca nie widzą. Na takim zadupiu, za przeproszeniem są, że jeszcze słońca nie widzą. Gdzieś tam są poumieszczani. Takie dusze jeszcze są. No ryby głęboko też tam nie widzą słońca. Dobra, to tyle, bo widzę, że tu czas ucieka. Co jeszcze miałem? Więc nie dajcie się narracji świata, żadnej polityce materialistycznej, lewackiej czy prawickiej, jakiejkolwiek, czy amerykańskiej, czy sowieckiej, czy chińskiej. Nie dajcie się. Bądźcie niezależni od wszystkiego. Obserwujcie tylko. Nie dajcie się youtuberom, którzy wam wciskają kity i nakręcają was politycznie, tylko tym światem, tymi sprawami. A te sprawy są o ścianę rozbić, już nie powiem o de rozbić. Naprawdę. One są nieważne. Duchowość jest najważniejsza, bo nie przyszliśmy tutaj, żeby się dorobić, ale zbawić. A przy okazji, jeśli byśmy się chcieli zbawić w prawidłowy sposób, to stworzymy naukę, edukację i technologię opartą o ducha, o miłość, o dobro. Wtedy ta cywilizacja będzie służyła wzrostowi. Ta w tej chwili nie służy wzrostowi. To lewactwo, to wszystko. Zatracenie dusz następuje przez ich świadomość, przez ich filozofię, przez ich ekonomię, przez ich imperialistyczne podejście do planety, ekologiczne też oczywiście, bo fałszywe. Także to jest wszystko zupełnie inaczej. Ja wam o tym mówię i tak przecież kiedyś padnę, tak samo jak wszyscy umrzemy, ale ja wam mówię to, że dusza jest wieczna i nie pada. Pada tylko ten świat. Ta polityka pada. Te mocarstwa padają, te imperia padają, wszystkie padły do tej pory, cywilizacje nawet padły. Ojciec mówił, że to już były wyższe i też padły. No to gdzie mam iść? A Jezus, uczniowie do Jezusa powiedzieli tak, Panie, Ty masz słowa życia wiecznego i za tym idźcie, za systemem miłości, gdzie jest życie wieczne, gdzie są słowa mówione o życiu wiecznym i nieskończonym. W bajce opartej na miłości i kreacji, uczuć, myśli, woli i rozkoszy. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Trzymajcie się ducha, bo ten świat i tak nas załatwi wcześniej czy później. Jak nie przez wojnę, to przez śmierć naturalną. Także uśmiechajmy się i prośmy Ojca Pio i cieszmy się tym, bo Ojciec Pio mi tak powiedzie, wam to też przesyłam. Nawet gdyby bomby biły obok ciebie, ty się uśmiechaj. Więc tego samego wam życzę, zwłaszcza w Polsce. I do miłego, i do następnego. Niech siostra Faustyna będzie z wami też. No to pa, pa.